Anna Gacek, jedna z najpopularniejszych dziennikarek muzycznych w Polsce, została zwolniona z radiowej Trójki. Decyzją prezes Polskiego Radia, ze skutkiem natychmiastowym, nie ma dla mnie miejsca na antenie Trójki, poinformowała w mediach społecznościowych Anna Gacek. Dziennikarka straciła stanowisko po 19 latach pracy w programie trzecim Polskiego Radia. Anna Gacek o decyzji prezes Polskiego Radia poinformowała w emocjonalnym wpisie na Facebooku. Dziennikarka przyznała, że powody jej zwolnienia nie są jasne, dziś nie usłyszymy się w aksamicie. Jutro nie będzie mnie w tonacji. W czwartek nie poprowadzę do południa. Decyzją prezes Polskiego Radia, ze skutkiem natychmiastowym, nie ma dla mnie miejsca na antenie Trójki, napisała Gacek. W dalszej części dziennikarka przeprosiła wszystkie osoby, z którymi miała zaplanowane spotkania. Nawet najmniej mi przychylni nie mogą zarzucić mi braku profesjonalizmu. W tym miejscu chcę przeprosić za niezrealizowanie wszystkich umówionych, zaplanowanych na najbliższe tygodnie rzeczy od jedynego polskiego wywiadu z Alice Young Keys, który przywiozłam z Londynu. Przez już nagrany, bardzo intymny, naprawdę wyjątkowy wywiad z Arturem Rojkiem, po relacje z Kopenhagi, z wystawy Nika Cava, na którą jego menadżer zaprosił mnie w dniu, w którym usłyszałam, że nie ma dla mnie miejsca na antenie Trójki. Czytamy we wpisie Anny Gacek. Dziennikarka nie ukrywa, że towarzyszą jej skrajne emocje, żegnam się dziś z programem trzecim. To była moja pierwsza praca. Nie znam dorosłego życia bez pracy w Trójce. Jestem teraz mieszanką skrajnych emocji, od dumy z wszystkiego, co osiągnęłam, po lęk o przyszłość. Wiem jednak, że każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. I wiecie co? Jestem tym podekscytowana, podsumowuje wpis dziennikarka. Anna Gacek pracę w radiu rozpoczęła w 2001 roku od współpracy z Pawłem Kostrzewą przy audycji Trójkowy Ekspres. Od tego czasu prowadziła lub współprowadziła wiele programów, między innymi Myśliwiecka 357 i Ofensywa, obie wraz z Piotrem Stelmachem, Zjednoczone Królestwo i Lista Osobista, obie to autorskie audycje Piotra Meca. Maniak po ciemku, autorska audycja Wojciecha Manna i wtorkowe wydania w tonacji Trójki, wraz z Wojciechem Manem, oraz Zapach Poranka i Historia pewnej płyty, obie wraz z Tomaszem Rządą. Anna Gacek przeprowadziła też szereg autorskich wywiadów dla Trójki.